mam tutaj coś na robactwo. Ale tym jak trafisz, to gdzie byś nie trafił, to z drugiej strony Wisły cię usłyszą. A mnie to słyszą czasami też z drugiej strony Wisły i wcale się nie uderzam tym młotkiem. O, jak wypiję taką buteleczkę, to mnie z drugiej strony słyszą. A co byśmy zrobili, jakby mi to wszystko wyleciało? Życie nie ma sensu. Życie nie ma sensu. Życie nie ma sensu. Jak żyć? Jak żyć? Jak żyć? Przyjeżdża reprezentant plemienia żmijowego i ty jesteś w swoim kraju niewolnikiem. To jest niebywałe. No ale to chodziło od zawsze, żeby tak było. Tak. Ja rozumiem, że cię porywają tak jak, wiesz, z Afryka. Kunta Kinte cię porywają i ty jesteś w innym kraju niewolnikiem. Nie, no to tam, ale tam to po prostu oni nie biorą pod uwagę tych metod starych. To tak jak było w tym dokumentalnym filmie odnośnie właśnie tych, jak zwozili tam Żydów, prawda, tymi wagonami luksusowymi pod sam Auschwitz i nie tylko. No i tam ich, wiadomo, no, przewieźli i tak dalej. Oni wysiadają, ale to co, to miał być Wersal, hotel, Paryż, no, a tu się okazało, kategoria, że jest Treblinka. Jest trzecia kategoria, ale nie martwcie się, bo kapami są Żydzi. No, całe rodziny tam też, dokładnie, to musiało być wiarygodne źródło, żeby taki szwindel. Ale to ale też, ci tacy bardzo bogaci Żydzi niestety nie ginęli. Bardzo bogaci Żydzi. Bardzo bogaci, tak. Dlatego dzisiaj nie ma biedoty wśród Żydów, zauważyłeś? Nie ma, no, nie ma krawców, nie ma. A kiedyś to była bardzo często w Polsce, właśnie na przykład, czy na Woli, czy ten, to była biedota, rozumiesz, w suterenach. Byli chłopaki na Siemianówce, 2021 czy 2022, był czerwiec. Jakieś opóźnione tarło sandacza było. No, nawet niezłej klasy fachowcy, kilku. Dwa, trzy dziennie łowili sandacze. A celebryty, bardzo znane w Polsce, które byli, łapali od 20 do 30 sandaczy. A wiecie, dlaczego łapali? Nie łowili, a łapali, bo łapali na tarlisku. Prawo jest złe, bo zezwala łowić na tarlisku. No, obniżyło się tarło, tak? Okres został przesunięty, ale oni wiedzieli, że jest tarło sandacza i łapali. Nie łowili, a łapali. I wyobraźcie sobie, i oni kreują rzeczywistość naszą wędkarską i świadomość. No po prostu, nie wiem, dla mnie to jest gorzej jak kłusownictwo. Bo kłusownik to ma taki sznyt, że jest kłusolem. No, rzuciłem już broń. A oni mieli, jaka jest zasada? Gdybym chciał tutaj złowić ryby, ja mam 25 na przyponie. Ja mam haczyk 6, uważam, że jest za mały. Gdybym chciał złowić ryby, założyłbym 12 na przypon i 18 czy 16 haczyk na przyponie, to byłoby tu po prostu jedno za drugą. Ale ja po prostu nie chcę łowić tych szkaplerzy, aczkolwiek bardzo często na tą 6 takie szkaplerzyki też się czasami wbijają. Chyba 4 zaraz założę, tak to zrobię. Tak to zrobię, żeby mi się po prostu nie wcinały. Ja mam na przykład 20 brań czasami i ryby, nie ten, no, bo tak ma być. To nie chodzi o to, że ja mam kaleczyć ryby. Ja mam złowić rybę fajną, o, i następne branie. Zobaczcie, ile ta stoi wędka. Minuta, już 2 brania. A gdyby to była, tak jak mówię, zestaw taki, o, 3 następne branie. To i na tym to polega, jak te zawodniki. Oni, mam 85 stuków, złapałem. I pokuł te ryby, połowa nie przeżyje, bo to w tej siacie, jeszcze po tym ważenie tego, chwalenie się, nie wiadomo czym, a nawet jak tym, to czym to się chwali, Ale dobre, to smakuje, zobacz. Ale odejdź mi stąd. Jezu. Teraz trzeba patrzeć, żeby się nie gulgnąć z nią, co? Gulgniesz z nią, jak cię trafi i tam jeszcze w żołądek, to nie tego, ale przebieg i ci spuchnie, wiesz. Wacka dobrze, jakby ci walnęła, wtedy wiesz. Takiego Wacława, jak spod Warszawy. Można, słuchajcie, wrzucić nawet 10 przypon, tak. A można nawet 008, tak. I łowić, nie wiem, 100, 200, 300 ryb przez dobę i potem pokazać, podnieść to i wszystkie te ryby zmiażdżyć potem, wiecie. To jest to, co robią wędkarze, którzy łowią kilkadziesiąt, kilkaset ryb, potem te ryby podnoszą albo układają na matach, te ryby się męczą. Dla mnie jest to coś gorszego od kłusownictwa. Jest to tortura, jest to znęcanie się nad zwierzętami. Jeżeli komuś się to podoba, to jest według mnie rakarzem, zwyrodnialcem. Jest to dyletanctwo, jest to nieumiejętność zachowania, obcowania z rybą. Zero wiedzy, zero jakiejkolwiek
umiejętności przewidywania, że to jest tego, no, no już branie. Nie wiem, co wam mam powiedzieć, ale dla mnie jest to podłe i obrzydliwe i haniebne. Przyjechali tam na tą piękną Pragę. No i właśnie tak, złowił na tam sandacza, takiego z 60 coś może miał. Ciągnie go za te pokrywy, oje, to wywalone wszystko, normalnie czerwone aż. Mamy dwie mafie już. Dwie, tak. Dwie mafie, nawet... jeden to jest Michael Corleone. Tak. Wilk z Wall Street, odpchania towarów gębę ludziom, po prostu kupujcie ile możecie, bo jutro już nie będzie. A on jest w ogóle podobny do wilka, taki szczupły, nie no, ale... żylasty taki. No, wzrok taki wybiegamy. Przenikliwy, czujny. Bezwzględny biznesmen. Jestem gdzieś na, w okolicach metra Młociny. No i taki potatuowany kretynek, no ogólnie z jakuzy. Nawet i jeszcze bardziej, bo oni na twarzy był potatuowany. Nie. Ja to do tego nic nie mam. Nie, to robił dostawę. Niewolników i prostytutki się gdzieś tatuowało, daj spokój. Nie, no tak, no zgadza się. I w obozie ludzi. Ale najlepsze było to, on tam zastawił cały wyjazd ludziom, tam w ogóle ludzie przyszli, nie wiem, na chwilę do banku czy tam coś i chcieli stamtąd odjechać tymi samochodami. No on tam stoił. Stał gdzieś... Zablokował wszystko, nie? Tak? No zablokowany, ani w lewo, ani w prawo nic, a nawet rowerami tam by nikt nie przejechał. No i wychodzi do niego taki facet, dwa z grosze, mówi: wie pan co, weźmie pan, odjedzie. A tutaj nie da się wyjechać, z żoną jestem, z tym. No to on mu tam powiedział w krótkich słowach, że... Tak, to sro tamto. No to gość się podgotował, mówi: ty co ty sobie myślisz? I go tam, nazwijmy to, pyknął lekko, nawet go nie trącił. Nie minęła sekunda, już za komórę łapie. A to ja miałem nieraz tak w te... I milicja! A to ja miałem naruszył moją nietykalność. Tak. Tobie się nie wydaje, że brać wędkarska, to ona reaguje mniej więcej tak jak ta brać debilna na te 500+, że oni dostają pieniądze i myślą, że mają więcej, a tak naprawdę za te 800+ czy 500+ mogą kupić mniej niż mieli wtedy, nie mając tego? No tak. I bach. No i bach, no i już jest rzut, no i to. Ale ty, byśmy sobie wzięli tak cygaro, te kurtki takie a la Parmalatki i Formuła 1 MMA. O. Oni mają, wiesz, tutaj tył rekin, jakaś, wiesz, sandaż tego zębem, jakiś zadziorem sandaż, wiesz, takie sprawy, wiesz. Może patrzę na to, to wiesz co, no takie prymityw taki, wiesz, taki lumpen proletarii. Ale który... popyt jest na te koszulki. Dużo jest popyt, tego, no, jest popyt, bo oni się bardzo... zawodnikami czują, wiesz, oni w życiu, nawet w B-klasie, w C-klasie, w żadnym sporcie by nawet nie zajęli żadnego miejsca, a tutaj jak myślą, że złowią rybę, to oni są, wiesz, w Ekstraklasie, wiesz. No. To tak idziemy w tej chorobie dalej. No tak, dokładnie tak jest. No. No ale co niektórzy spod Warszawy to filmy kreują, wiesz, kręcą, wiesz, człowieku. Oni nie powinni, słuchaj, nawet być pastuchami, a oni są tutaj, uważają się za handlarzy, za handlarzy mięsem. Za kogo? Handlarzy? Za, nawet nie za pastuchami. Oni są handlarzami mięsem. Natomiast oni się uważają za redaktorów. No to już choroba zagalopowała. Nie, to wiesz, to tworki to mało. No a co zrobić? No, jeżeli prezydent Polski mówi, że terrorystą jest jakieś dziecko, które strzelał z kulek, a o poszkodowaniu mówił, ale media mówią, że ten, który wywalił z granatnika, jest poszkodowanym, a naprzeciwko jest przedszkolek. Jakby się granatnik uzbroił, jakby to wywaliło przedszkolek. Wiecie, to jest małpa z zapałkami w fabryce chińskiej. Dynamitu. Dynamitu, największe na świecie, to jest mało. W porównaniu z granatnikiem, to jest mało. I on jest poszkodowany, wiesz, no, o czym my mówimy, no. Ale że mam takiego prezydenta, takiego premiera, który mówi, że musi niewolnik zasuwać za miskę ryżu, a na przykład oni, bo on kieruje państwem tak naprawdę, dostaje jakaś swobodz, dostaje 120 milionów jakieś badania, które nie ma pojęcia o niczym, i minister rolnictwa mówi, że jest dobrze, a rolnicy są dymani na każdym kroku, o czym my mówimy, no to... To i ten sam poziom mamy w reprezentacji wędkarstwa. No. Jak w reprezentacji Polski. Ale piłkę nożną. Ale jeden z nich przegrał w kasynie kilkadziesiąt milionów złotych.
No tak. I oni są na poziomie, i oni, ten piłkarz, i oni są na poziomie, nie wiem, trzeciej ligi, jak był w latach 70. No, ludzie, o co tu chodzi w ogóle? Ale najlepsze jest to, że w ślad za tym idą jakieś nienormalne pieniądze. O tym mówię właśnie, to tak samo jak nienormalne pieniądze zarabiają ci, którzy tak naprawdę są w C-klasie wędkarstwa, uważają się za ekstraklasę, wiesz, no oni mają pojęcie o wędkarstwie, wiesz. A to, że oni najadą, słuchaj, na rybę telewizorem i złowią tą rybę, albo pokazał im wcześniej Ścibor, czy na przykład Dziki, i oni złowią rybę, te wszystkie miejsca i jakie przynęty, no to. Ja sam dochodziłem do tego wszystkiego, rozumiesz? Tyle lat. I dlatego jakieś tam niuanse znam. A im się wszystko pokazali, dali na tacy i oni to. My jesteśmy cesarzami, trzami. Nie. Czy też przytulaski zrobimy? I tylko ujebana jaka cała, o Jezu, no siadaj. No połóż obok pana, połóż. Zrobimy przytulasy, no. No daj, przytulasy zrobimy. Dzień dobry, mucha chory, no siad tak. O jaka ujebana cała, ojej. Mucha ma chorego nosia. Ale bardzo, bardzo. I tutaj do pana doktora zadzwonimy. Wczoraj pan doktor nie odebrał SMS-a, już nie pracował, tak. Oj. Ale jaka ujebana musia. Musia kocha. Ursynowski Gangus jakieś piękne przynęty, jakieś nowe przynęty testował, tak? Na Wiśle, na Wisłoku. To były jakieś nowość na rynku. Handmade. Bardzo skuteczne. To guma Wodler? Guma, gumy. I ryby byli? Byli. Ale co, jakie? Co, cierniki czy... Siandaciem. Siandać? Siandaciem łowili. 1,28? Jeden, ale jaki byk. Ile? Z 30 centymetrów? Nie, wyglądał na większego, ale mógł mieć z 45. Uuuu, to byk, to taki żywcowy. Ładnie. I podniecenie było? Kita aż się kręciła pewnie. Nie, dziki, nie. Nie. Nie rozumiem cię. Ścibor zmądrzał, a ty jeszcze cały czas na tym poziomie. Co Ścibor sprzed paru lat, no. Zastanów się, dzieciaku, zastanów się, no. Wszystkie mety będziesz miał poobrywane, popsrywane, poniszczone. No już, widzisz, już. Zobacz, jaka ryba potężna, ja cię rzesz. Ma niech wyjątrza. Tu. Moja mać! O, Rafał mądry, nie będę puszczał, bo znowu sandaczek. Mówiłem wam. Mówiłem. A kurwa mnie. Jeszcze mi zostawiła pierna na żądło. Ale przecież osy nie zostawiają żądeł. Pszczoły zostawiają, nie wiem o co chodzi. A ty mówiłeś, że widziałeś chłopaków tam koło Michaela. I że pety do wody wrzucali, tak? No tak. No. A to z jego ekipy? No a jak? Ale pewny jesteś? Słuchajcie, panowie, słyszałem, że jakaś główka? Zwana firmową. Na firmowej główce słyszałem, że z waszej ekipy, od Dona Corleone, staliśta, spinningowali? No, a czym innym? No nie, może szarpak, może sieć, nie? No to chyba raczej spinningowali. Spinningowaliśta i słyszałem, że pety do wody szły. Palą kartę. Palą nie wiadomo co. Palimy karty. No to wszyscy klienci, którzy się lubią tożsamiać z daną firmą, czy tam sklepem, czy z czymś, no bo tacy specjaliści też są, biegają w czapkach tam znakowanych, sygnowanych jakimś sklepem. Zadzior też macie. Tak, tak, no to jest podstawa, no bo to jest bardzo dobry. Już branie? No dobra, ale to tak jak Michael Corleone powiedział, żeby spalić karty i jakbyśmy wszyscy spalili, to... No to przecież to jak? To przecież to by się tragedia by było. No ale to na czym ona by polegała? No na tym, że PZW by umarło śmiercią naturalną i...